Masz w swoim otoczeniu kogoś, kogo po prostu nie lubisz, kto jest roszczeniowy, próbuje tobą sterować, wzbudzając poczucie winy, albo zwyczajnie mówi ci, co masz robić. Jeśli tak, to najczęstszą radą na poradzenie sobie z taką osobą, którą na pewno nieraz słyszałeś, jest: odetnij się, odetnij, uciekaj stamtąd. Oczywiście, jeśli masz wybór, to faktycznie to jest całkiem rozsądna opcja, ale co jeśli taką toksyczną osobą jest członek twojej rodziny, od którego nie możesz się odciąć? Co jeśli jest nim twój szef albo współpracownik, na którego jesteś skazany? Wtedy zamiast odcinać się, lepiej postępować według tych trzech prostych kroków. 1. Zatrzymaj się. Za każdym razem, kiedy masz do czynienia z taką osobą, a dokładnie z jej wkurzającym zachowaniem, jesteś narażony na to, że zareagujesz w automatyczny i w zupełnie nieprzemyślany sposób. Jeśli kiedykolwiek zostałeś wyprowadzony z równowagi i zrobiłeś coś, czego później żałowałeś, to pewnie wiesz, co mam na myśli. Ale ty przecież nie jesteś robotem ani niczyją marionetką. Bodziec nie musi oznaczać reakcji. Chcesz oddać władzę nad swoim zachowaniem każdemu, kto na ciebie krzyknie albo podniesie głos? Dlatego krok pierwszy – zatrzymaj się i nie reaguj automatycznie. Krok drugi – zrozum, co się dzieje. Dlaczego ta osoba tak reaguje? Czy naprawdę jest taka złośliwa i zła do szpiku kości? Czy może sama jest przestraszona, sfrustrowana, nieszczęśliwa? Może tak bardzo chce być szanowana, lubiana czy wręcz kochana, że nie dostając tego, nie potrafi sobie z tym poradzić i przez to wpada w błędne koło. Żeby lepiej taką osobę zrozumieć, zadaj sobie pytanie. Co naprawdę nią kieruje? Co ona musi czuć? Jakie jej potrzeby są niezaspokojone? Zobaczmy przykład. Wyobraź sobie, że matka kolejny raz krzyczy na swojego dorosłego syna. Nic z ciebie nie będzie, tylko głupoty ci w głowie. Kiedy ty się w końcu ożenisz i znajdziesz jakąś lepszą pracę? Czy matka powinna tak mówić do syna? Oczywiście, że nie. Przekaz jest fatalny i nie tylko nie motywuje, ale będzie niszczył ich relacje. Ale czy ona wie, że tak jest i że robi źle? Również nie. Po co zatem mówić coś takiego swojemu synowi? Najprawdopodobniej dlatego, że chce dla niego jak najlepiej. Być może martwi się, że się nie rozwija i że zostanie starym kawalerem. Jakie potrzeby mogą kryć się za tym, co mówi? Prawdopodobnie potrzeba spełnienia jako rodzic, potrzeba bezpieczeństwa finansowego dla swojego dziecka i być może także dla siebie w dalszej przyszłości. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby to ta kobieta zmieniła sposób komunikacji, ale nauczenie tego kogoś nie jest łatwe. Zwłaszcza kiedy w danej chwili słyszysz takie słowa, nie próbuj nikogo pouczać o tym, jak powinien się komunikować, bo to nie czas i miejsce. Zamiast tego powstrzymaj automatyczną reakcję i zrozum motywy, jakie kryją się za danym zachowaniem. Nie zmieniaj innych ludzi, zmień swoje podejście. 3. Podejmij odpowiednie działanie. Zatrzymanie się i zrozumienie pozwoli ci podejść do wszystkiego na spokojnie i podjąć dużo lepszą decyzję, ale nadal musisz ją podjąć i coś zrobić. Możesz zrozumieć, że będąc w Brazylii, biedne, brudne i poszarpane dziecko, które próbuje ci ukraść portfel, może być wręcz głodne, a już na pewno musi mieć przerąbane w życiu. Dlatego nie nienawidzisz tego dziecka. Podchodzisz do całej sytuacji ze zrozumieniem i nie szukasz żadnej zemsty. Ale to nie znaczy, że go nie powstrzymasz przed zabraniem twojej własności. Wróćmy jeszcze do przykładu matki i syna. Czy jeśli syn odpowie krzykiem, to zmieni coś na lepsze? Poprawi ich relacje, uspokoi swoją matkę? Oczywiście nie. To jest właśnie przykład bezmyślnej i automatycznej reakcji, którą trzeba powstrzymać. Bez względu na to, co zrobi syn, najważniejsze, żeby nie wynikało to z uprzedzenia, nienawiści, chęci zemsty czy innych bardzo słabych powodów. Jak w praktyce wdrożyć ten plan? Kiedy jesteś atakowany przez taką toksyczną osobę, trudno będzie ci wdrożyć to wszystko od razu, kiedy masz tak mało czasu na przemyślenie sprawy. Ale dużo łatwiej będzie ci to zrobić, jeśli przeanalizujesz sobie sytuacje, które już się wydarzyły. Przypomnij sobie ostatnie kłótnie czy nieprzyjemne wymiany zdań. Wyobraź sobie jeszcze raz, jak byś się zachował w tej sytuacji, znając już te trzy kroki. Takie mentalne przećwiczenie sobie tego zdarzenia w głowie może sprawić, że dużo łatwiej będzie ci trzymać się tego planu,
kiedy następnym razem znajdziesz się w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Ćwicząc w ten sposób, będziesz stawał się coraz bardziej świadomy. A jeśli już teraz chcesz sprawdzić, na jakim poziomie jest Twoja świadomość i pewność siebie, to zapraszam do rozwiązania darmowego testu, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.